Cześć, siemanko, z tej strony Raczek, witam was w kolejnym horrorku. Dzisiaj zagramy sobie grę o nazwie Wrong Floor, czyli złe piętro. Zobaczymy, jak to będzie. Fajnie, że są ustawienia na starcie od razu, co mi brakuje w dużych tytułach, jeśli chodzi o indyki i tak dalej. No te ustawienia początkowe takie powinny być. No mamy wybór angielski, bo ruski, więc to jest prawdopodobnie ruska produkcja typowo. Kamera shake wyłączyłem, bo nie lubię tej kamery shake, głowa mnie boli potem. Więc zacznijmy po prostu i zobaczymy, czym jest Wrong Floor. Dobra, jesteśmy już w grze. Czułość, o dziwo, ta domyślna, tam trochę może zmieniłem, jest bardzo dobra. Mi się podoba. Widzimy całą postać. Spoko. Przybliżenie mamy. Użyję windy. Okej. Okay. Podoba mi się, że całą postać widać. To jest takie fajne. Jak nie widzę nóg i tak dalej, to tak. To jakbym w ogóle nie grał początkową postacią. O! Te animacje za szybko się kończą. A gdzie ja mam jechać? Dobra, do wyjścia. Dziesiąte? Ładnie to wygląda. O! Chyba nie na pierwsze. O! Problem jest taki, że nic nie widzę. I co? Piszę sobie. No coś tu jest, nie? Ja. No co ja mam po ciemku iść? Aha, dobra. Tak to działa. Dobra, idziemy. O, coś wybiegnie mi zaraz. Nie, na pewno nie mam po ciemku iść. No weź tą ultra PCV. Aha, kabel jest za krótki. No przecież tam coś jest! Czemu ja mam tam iść? Ja pierdyle, jolo! Nie mogę iść. Nie mogę tam iść, ściana jest. Co ja wam mówię, nie mogę tam iść. Drugi są? A tu jeszcze coś jest. No i chłop tu martwy leży, nie? Jakiś zgniły już. To jest bieganie w ogóle. Ale zaraz coś wyskoczy, nie? Jezus, się przestraszyłem. Ty, tu przejście było przed chwilą. Oj, Jezu Chryste, co to było? Easy. Fajnie. Dzieje. O, klimacik to sztos jest, muszę wam powiedzieć.
Topeczka. Oho. Ekstremalne niebezpieczeństwo. Luzik. Co się może stać? A gdzie ja ci łom wezmę? Może mam łom? Ty, był gdzieś łom? Nie widziałem łomu nigdzie. O, siema. Dzięki, że otworzyłeś. Ole, pan wielki. Poczekaj, panie. Łom potrzebuję. Masz może? Proszę pana, łom potrzebuję. Pana łomu potrzebuję. The code behind the red cabinet. O mój Boże, że kody. Tools. Za czerwonym gabinetem kod jest. Szafką. Ale stoi? Ale powalona gra. No faktycznie, wrong floor, nie? Tak dosłownie wrong floor chłop wziął. Ten trup leży inaczej. Ale sobie dyszy. Ty, nie wiem, o który ten chodzi. On mnie goni, czy on tam siedzi, czy o co chodzi? Trzeba przesunąć. Oho. A, wiedziałem. Kuźwa, wiedziałem, że tak będzie, nie? Dlatego się obróciłem już. Jakie obvious to było. Ani jumpscare. Proszę was. Ty, no gdzie jest za czerwonym z szafką? No, którą szafką? Są trzy szafki. Da się to przesunąć jakoś? Nie. Dwa i pół metra w ogóle chłop ma, nie? Nie, to chyba nie to. Nie o to chodzi. Chyba nie o to chodzi. Nie wiem, wróćmy się tu.
Halo? Tworzy pan? Kodu nie ma. Aha, no i po mnie. Bo ja kodu nie mam. Otworzył mi. Kodzik. Chyba nie. Nie ma. Ja już nic nie widzę przez tą latarkę, nie? Tak świeci, że praktycznie tak nic nie. O, teraz widać już. Próbuję patrzeć, ale ja nie wiem, czy ja mogę coś z tymi szafkami zrobić, czy nie. Dobra, cofnijmy się po prostu tam, jeszcze jedne drzwi były takie. Gdzieś tu były chyba, nie? W tym trupie. Ale te drzwi są zamknięte. O, jest. 0667, dobra. 0667. Wcześniej nie było chyba tego, co? Bo było. Nie wiem. 0661. Czy się zmieniają co każdy gameplay, czy to nie ma znaczenia? Wyskoczy? Ktoś tu wyskoczy zaraz. Dobra. 0 6 6 6 1. Chyba, że tu jest 0, 6, 6. Co? 0, 6, 6, 1 to było, nie? Ja już mam sklerozę. Ty, no 0661 to było, nie? 0661. Idę sprawdzić, ale no 100% było 0661. To jest do wafla. Nie mam pamięć muchy, ale bez przesady. No oczywiście, że było 0661. Chyba, że odwrotnie. Albo to jest 0... 991. Odwrotnie może być w sumie. No, chyba to jest odwrotnie po prostu. To jest 0991. Zobaczymy.
Tu 0 zostaje, tutaj 9. Bo nie wiem, która kolejność teraz. Aha, ta kolejność. Bierz ten klucz też. Mogę wszystkie wziąć? Było odwrotnie, w ogóle strzelone odbicie, nie? Ja to włączyłem już. Siema. Ale ty fajny jesteś. Co tam? Jak tam życie? Co nam powiesz? Ale masz fajną siekierę. Siema. Koniec. Panie Mili, to był Wrong Floor. Króciutki indie horror oczywiście. Jeden jumpscare był. Klimat był bardzo fajny. Tam na początku cykałem się wejść do tego ciemnego pomieszczenia. Ale no później ta kamera mi nie pozwalała, jakby gra mi nie pozwalała tam wejść. Ej. Spoko, nie? Bardzo mi się podobało. No, krótki to krótki, bo to indie, pamiętajcie, jest. Ale dobrze się bawiłem. Jakąś tam napięcie czułem. Zaskoczyłem mnie, że nie zabił mnie na końcu w sumie. Puścił mnie. Bo możliwe, że jakbym podszedł do niego bliżej, może wtedy by mnie zabił. Ciul wie. Ale bydle to było wielkie. Tak czy siak, to był Wrong Floor. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się i słyszymy w kolejnych horrorkach. Trzymajcie się. Hej!